Przylecieliśmy do Korei i zaczynamy serię, w której myślę dobrze pojemy, zarówno w restauracjach, jak i na ulicy. Ja się nazywam Maciej i zaczynamy. Do tego barbecue ze wstępu jeszcze wrócimy. Do Korei przylecieliśmy wczoraj. Wylądowaliśmy po 6 na lotnisku Incheon, przyjechaliśmy do Seulu, do hotelu, gdzie na kilka godzin poszliśmy spać, musieliśmy odespać lot, więc dopiero wieczorem, takim późniejszym popołudniem wyszliśmy zobaczyć okolice. Byliśmy na daniu, które nazywa się Dagalbi. Jedliśmy już je parę razy, między innymi w Berlinie, jedliśmy je w Paryżu, pierwszy raz jedliśmy je w Korei. I to był po prostu taki kurczak z dodatkami, między innymi z ośmiorniczkami, z kapustą, kurczak w marynacie, lekko pikantnej, przygotowywany przy nas na takiej dużej płycie. Nazwijmy to, że to była taka patelnia może. Było to smaczne, choć nie było to na pewno jakieś porywające. To miejsce nazywa się Yugain Chicken Galbi. Wybraliśmy je na spontanie. Jak już wyjdzie ze wstępu, jak to już wyjdzie z tytułu, to jest nasz pierwszy raz w Korei. Nigdy wcześniej w tym kraju nie byliśmy. Trochę o nim słyszeliśmy, trochę koreańskiego jedzenia jedliśmy w różnych zakątkach świata, ale nigdy tutaj na miejscu. Ten vlog jest takim filmem nagrywanym na rozruch. Ja jestem jeszcze troszkę przetrącony po tym locie, ale postaram się, żeby pokazać wam dzisiaj jak najwięcej, jak najfajniejszych rzeczy. I może zacznijmy od tego, że zobaczycie, co robiliśmy dzisiaj do tej pory. Jest godzina 15:24. Nie wyszliśmy wprawdzie o 7 rano z hotelu, ale na tyle wcześnie, że zdążyliśmy już coś zjeść i coś zobaczyć. Zaczynamy od śniadania. W zasadzie po drodze na śniadanie wpadła mi do głowy, wpadła mi w oko jakaś przekąska. Nie do końca to wiem, co to jest. To są jakieś takie... Jest jajko, nie wiem, czy to jest pieczywo, czy babeczka. Wygląda ciekawie. Thank you. To jest takie maślane ciastko. Doszliśmy do wniosku, że to jest taka mafinka, do której wbito jajko i która została tak upieczona, że ten środek nie jest taki wyschnięty, tylko jest taki bardzo, bardzo wilgotny, bardzo mocno maślany. Bardzo też smaczny i za jedynie 2000 wonów. To jest mniej niż 10 zł, jakieś 6-7 zł. Przeszliśmy na śniadanie i zamawia się w komputerku. Miejsce nazywa się Egg Drop i słynie z tostów. Bardzo tutaj lubią jeść tosty na śniadanie. Trzeba wybrać po obrazkach chyba, bo ja nic nie rozumiem. Tutaj można dobierać sobie jakieś rzeczy albo wymieniać. Tutaj trochę osób czeka, więc chyba chwilkę to zajmie. Słuchajcie, okazało się, że te tosty są naprawdę tutaj bardzo popularne. Nie wiedzieliśmy, że ludzie, którzy tutaj tak stoją w takiej kolejce, to są ludzie oczekujący na zamówienie. Myśleliśmy, że to jest kolejka do autobusu, bo jest przystanek tutaj autobusowy. A nie, wszyscy czekają na tosty. Kiedy składaliśmy zamówienie, dostaliśmy numerek 70. Minęło pół godziny i jest numerek 62. Dobrze, że zjedliśmy tę przekąskę przed śniadaniem. Ale tak pozostając w temacie, no to słyszałem, że jeśli w Korei do czegoś stoi kolejka, no to prawdopodobnie będzie smaczne, prawdopodobnie będzie dobre. Że generalnie tutaj lubią stać w kolejkach. Słuchajcie, minęła godzina. Godzina oczekiwania na tosty, które ładnie się prezentują. Ja tutaj czekaliśmy w tej kolejce chwilkę. No to widziałem dużo osób, które robiły zdjęcia czy samych kanapek, czy nawet tych torebek, które się dostaje. Spróbujemy. Ja mam ser, szynkę, jajo i kapustę oraz jakiś taki sos. To wyczuwa jak taka chałka, ale jeszcze bardziej słodka niż chałka. Ja mam potuchszone. Dziwne. Smakuje lepiej niż wygląda, moim zdaniem. Drugi raz raczej bym po nie przyszedł. Ja się totalnie nie spodziewałem, że to miejsce jest tak popularne. Wybrałem je trochę w ciemno, szukając czegoś ala na śniadanie, ale też, żeby to było coś w miarę tutejszego i można powiedzieć, że to jest w miarę tutejsze. Nie jest to tradycyjne koreańskie śniadanie, ale to ludzie tutaj zdecydowanie jedzą. Samo pieczywo nie było jakieś fantastyczne. Te dodatki najciekawsze były położone na górze, a dalej w środku tosta już były pojedyncze rzeczy, mało smaczne i jeszcze ten cukier do tego. Spore zderzenie z rzeczywistością. Nie warte czekania i nie warte pieniędzy w sumie. Mi o wiele bardziej smakowała ta mafinka z jajkiem. Dwie kanapki 10 200, czyli to jest 35 zł. Jak wziąłem pierwszy gryz, to był bardzo dobry, ale później właściwie 3/4 kanapki to mi został ten chleb. Głównie z omletem, z takim mocno ściętym jajem, więc ja niestety nawet do końca nie dojadłam, bo no stwierdziłam, że na siłę nie będę jeść, jeszcze dzisiaj na pewno dużo rzeczy z dobrych zjemy. Ja też się tak zastanawiam, czemu to tak długo było wszystko robione. To są tylko tosty ze składnikami.
jakimiś. Pierwsze miejsce i nie polecamy. A idziemy. Nie, drugie. A tak, bo jeszcze był street foodzik. A idziemy teraz na kawkę. Dotarliśmy na kawę, przyszliśmy do miejsca, które nazywa się Antracit Coffee Roastery. I to jest, jak sama nazwa wskazuje, także palarnia kawy. Można tutaj kupić sobie kawę w ziarnach i można też się przyjść napić kawy. Jest tutaj kawa z ekspresu, ale także alternatywne metody parzenia kawy występują. Przede wszystkim drip. I mamy tutaj dwie kawki. W prawej ręce jest kawa z Indonezji, w lewej kawa z Etiopii. I one się od siebie bardzo różnią. Ta z Indonezji ma taki bardziej palony posmaczek, palonych orzechów, jakiegoś drzewa. Czyli jest taka bardziej, powiedzmy, intensywna i wytrawna. A ta z kolei jest bardziej kwiatowo-owocowa, lekko kwaskowa. Chyba bardziej mi smakuje ta z Etiopii, ale ta z Indonezji też jest ciekawa. Specjalnie zamówiłem dwie różne. Do wyboru było chyba 6 czy 7 różnych ziaren, także to sporo jak na kawiarnię. Jedna kawa 6,5 tysiąca wonów, druga 6 tysięcy wonów, czyli łącznie za dwie kawy zapłaciłem około 40 zł. Tutaj w Seulu kawiarni jest jednak multum. Idąc ulicą co chwilę w zasadzie mijamy jakąś kawiarnię. Oczywiście nie wszystkie to są kawiarnie specialty, ale jest ich po prostu tutaj bardzo, bardzo dużo. Także widać po tym, że Koreańczycy lubią pić kawę, nie tylko czarną, ale też z dodatkami. Podobno Koreańczycy bardzo lubią i piją kawę na zimno, czyli taką po prostu czarną kawę, tylko że zimną. I podobno piją to też tak zimą, jeżeli jest bardzo, bardzo zimno. I tutaj w menu też każda kawa była w wersji hot albo cold. My oczywiście wzięliśmy na ciepło, bo do takiej jesteśmy przyzwyczajeni. Kupiłem sobie kawę w ziarnach. To są dokładnie te same ziarna, z których była jedna z naszych kaw. Te ziarna z Etiopii, czyli w smaku bardziej kwaskowe, owocowe, kwiatowe. Ta paczuszka 200 gramów kosztowała 17 tysięcy wonów, czyli jakieś 58-60 zł. Sama kawiarnia też naprawdę ładnie wygląda, jest taka minimalistyczna, a z tego co słyszałem, w Seulu jest mnóstwo różnych takich dziwniejszych kawiarni z jakimś motywem przewodnim. Może w trakcie naszego pobytu uda się takie odwiedzić. Już się zbieraliśmy dalej, ale zapomniałem wam powiedzieć. Za zakup ziaren dostaje się darmowe americano. Pan sprzedawca był bardzo zdziwiony, że ja tego darmowego americano nie chcę, mimo że kupiłem ziarna. Troszkę się nawet tym oburzył, miałem wrażenie. Pamiętajcie o tym, macie tutaj taką promkę do ziaren americano. Po drodze z kawiarni zeszliśmy do miejsca, które nazywa się Dango House i jest to miejsce, które, w którym też można się oczywiście kawę napić, ale można też spróbować dango, czyli takich szaszłyczków z mochi, tak to możemy nazwać. I tutaj jest zestawik czterech różnych dango. Dango pochodzi w ogóle z Japonii. Pierwszy raz i chyba jedyny próbowaliśmy dango w Hapatomame i w sumie od tego czasu nie mieliśmy okazji spróbować. Mochi to jest takie ciasto z mąki ryżowej, bardzo takie klejące się. No a dango to są po prostu te kuleczki nabite na patyk. Tutaj z dodatkami. To jest pasta z fasoli na pewno. A pozostałych dodatków nie rozpoznaję. To może być wszystko. Zjedliśmy już ten zestawik prawie w całości. I muszę przyznać, że ja chyba fanem nie jestem. Bardziej mi w Hapatomame w Poznaniu smakowało. Najlepsza wersja to jest ta z fasolą. Tutaj ostatni został glutek. Faktycznie to jest takie glutowate, ciągnące się ciasto. Najgorzej, że to ciasto nie ma smaku w zasadzie. Jest takie, muszą być jakieś dodatki, żeby to fajnie smakowało. Sony to bardziej smakuje niż mi na pewno. Taki zestawik kosztował 7400, czyli 25 zł. No i tym sposobem wróciliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy teraz. Byliśmy w jeszcze jednym miejscu na chwilę, ale nie skończyło się to dobrze, bo zamówiliśmy między innymi taki koreański tatar, który był dla nas nie do pogryzienia. Te kawałki mięsa były takie grube i żylaste, nie dało się tego zjeść. Zapytaliśmy Violę z kanału Pierogi z Kimchi, o co chodzi, dlaczego ten tatar taki jest, a ona powiedziała, że to jest raczej błąd w sztuce, raczej nie tak to powinno wyglądać. Mięso do koreańskiego tatara faktycznie jest krojone w takie grubsze i dłuższe kawałki, ale zazwyczaj jest mięciutkie i pyszne, także jeszcze gdzieś tatara spróbujemy. Tak samo jak jeszcze spotkamy się z Violą. Na pewno nam potowarzyszy w zwiedzaniu Seulu, w próbowaniu jakichś ciekawych rzeczy. Będzie też, mam nadzieję, taką naszą przyjemność.
przewodniczką momentami. Tak jak sobie planujemy vlogi z tego wyjazdu na tym kanale, no to na pewno pojemy trochę w Seulu, zarówno takiego jedzenia ulicznego, jak i jedzenia w restauracjach. Chciałbym wam pokazać też, jak wygląda tutejsze jedzenie ze sklepów, co można kupić na przykład w 7-Eleven, czyli takim koreańskim, azjatyckim odpowiedniku polskiej Żabki. Może zjemy też coś w jakiejś sieciówce. Szczerze mówiąc, ten wyjazd nie jest jakiś taki w 100% super zaplanowany, ale to może i lepiej. A w ogóle zatrzymaliśmy się w dzielnicy, która nazywa się Hongdae. Ona jest taka żywa, dzieje się tutaj. Dużo młodych ludzi, tutaj w pobliżu jest także uniwersytet. Dzisiaj jest wprawdzie niedziela, więc jest powiedzmy taki bardziej rozrywkowy dzień. I trudno mi powiedzieć, czy to też tak wygląda w tygodniu. No ale faktycznie ludzi jest mnóstwo. Jest tutaj dużo knajpek, sporo street foodu, a śpimy w hotelu, który nazywa się Rice. Rice? Rize? Chyba tak. Potraktowanie Hongdae jako takiej bazy wypadowej na Seul cały, jak i sam hotel polecił nam Kuba z Kim Chickena w Poznaniu, który tutaj często bywa. I właśnie tutaj się zatrzymał, jak był ostatnio. Póki co uważam, że rekomendacja trafiona. Przyszliśmy na koreańskie barbecue. Ja przyjeżdżając do Korei myślałem, że to będzie tak, że koreańskie barbecue zjemy raz, może dwa razy, ale nie spodziewałem się, że koreańskie barbecue jest na każdym kroku. Na każdym kroku jest restauracja z grillem. Te grille różnie wyglądają. Tutaj jest taka wersja chyba najbardziej pro. My mamy faktycznie miejsce na węgiel drzewny, mamy taki wyciąg, który sprawia, że chyba nie będziemy aż tak przesiąknięci tym zapachem grilla po wyjściu stąd. O co tutaj chodzi? Mamy mięso, trzy różne rodzaje mięsa, niewielki talerz, ale na dwie osoby myślę, że to starczy, które będziemy grillować sami, samodzielnie na tym oto grillu. No i do tego mamy dużo banchanów. Banchany to są te mniejsze miseczki, jest na przykład kimchi, jest kurczak chyba, tak to wygląda, jakieś różnego rodzaju warzywa, to nie wiem, czy to batat, czy nie, to nie wiem. Dynia. Dynia może. Jakiś kurcze liść. Teraz jeszcze mamy bibimbapa, którego samemu trzeba wymieszać z ryżem i z sosem jako taki side dish. No i co? Chyba trzeba zacząć grillować. Przywracam mięso, a zaraz będę je ciął nożyczkami. Jak się jeszcze troszkę dosmaży. Nakładam właśnie ostatnią partię mięsa. Zjedliśmy do tej pory mięso z żeberek i mięso polędwice. Tutaj chyba wagyu, z tego co pamiętam. Bardzo dobre mięsko. Oczywiście trzeba uważać, żeby tego nie... O, jeszcze grzyba mamy. Też chyba na grilla. Jest to naprawdę smaczne. Jakość mięsa przy takim barbecue się liczy chyba najbardziej. No i tutaj nie mam nic naprawdę do zarzucenia. Jest przepyszne. Mamy też dużo tych banchanów i się okazało, że to, co myślałem, że z kurczakiem, tak naprawdę jest krabem na zimno. I jest tutaj dużo takiego sosu na bazie pasty kotłudzianej. Najostrzejsza rzecz generalnie ze wszystkich, które mamy tutaj na stole. Generalnie nie jest to jakieś super ostre jedzenie. Myślę, że każdy podoła. Zjedliśmy całe mięso, jakie dostaliśmy. Wizualnie surowe, nie wyglądało na jakąś ogromną ilość, ale najedliśmy się. Tym bardziej, że jest jeszcze dużo różnych dodatków. Na przykład tutaj są takie liście w jakiejś takiej marynacie. Dopiero na koniec niestety wpadłem i sobie ostatni kawałek zawinąłem w ten liść. I to naprawdę świetnie smakowało. Troszkę niwelowało dość tłusty smak tego mięsa, bo razem stwierdziliśmy, że w sumie wszystkie kawałki mięsa były dość tłuste. Mamy jeszcze dwa sajdy, które sobie domówiliśmy, a których jeszcze nie spróbowaliśmy. Tu jest bibimbap. Składniki do bibimbapa. To jest wersja bezmięsna. Można było zamówić wersję z tatarem, ale po dzisiejszych przebojach stwierdziłem, że jedno surowe mięso wystarczy, bo jeszcze zepsuje mi smak bibimbapa. No i generalnie to powinno się chyba zrobić tak, że się daje ryż, taki posklejany. Trochę późno się za to zabraliśmy, bo po zjedzeniu mięsa. Ja bym tutaj dorzucił cały sos. On jest ostry. Trzeba wszystko ze sobą wymieszać. Wymieszałem i nie wygląda to aż tak pięknie jak przy podaniu, ale to chodzi o to, żeby wszystkie składniki w miarę równomiernie wymieszać. W Polsce spotykałem się z tym, że gdy się zamawiało bibimbapa, to oczywiście on nie był wymieszany, ale składniki były podane już na ryżu i sos ewentualnie w osobnym naczyniu, a tutaj wszystko osobno, może też po to, żeby sobie dawkować ilość ryżu. Dobra, lekko takie pikantne, na paściu koczudzian. Tu to nie ma dużo składników. Jest marchewka, szpinak, jajo, wodorosty, tego typu rzeczy. Ale tak jak było w menu napisane, to jest rzecz dodatkowa, którą można sobie konsumować w trakcie przygotowywania kolejnych kawałków mięsa. Myślę, że spróbujemy jeszcze podczas tego pobytu w Korei bardziej wypasionego bibimbapa. A tutaj druga nasza przystawka, nasze dodatkowe danie, czyli cold noodles na ostro. Słyszałem, że to jest bardzo smaczne.
a nigdy czegoś takiego w życiu nie jadłem. Udało nam się wymieszać ten makaron. Smakuje on jak taki cieniutki, szklisty makaron. Paście gochujang po prostu. Także jest faktycznie trochę pikantny, ale póki co ta ostrość w Korei mnie zawodzi. Ja myślałem, że będę płakał, a póki co jest tak, że to jest dla mnie standardowy stopień ostrości. Sonia stwierdziła, że ten makaron mniej smakuje niż bibimbap. Ja mam akurat odwrotne zdanie. Zjedliśmy. To było smaczne, to było fajne przeżycie. Nie do końca chyba chciałbym to jeść nie wiadomo jak często tutaj. To jest po prostu grillowane mięso z fajnymi dodatkami i bardzo dobrej jakości, ale to nie jest taka rzecz na co dzień moim zdaniem, a wygląda to tutaj tak, jakby to była rzecz na co dzień. Jakie są tutaj ceny? Za dwie osoby, za to mięso dla dwóch osób 48 tysięcy, do tego 7 tysięcy za bibimbapa, 8 tysięcy za cold noodles, albo na odwrót. Tak wygląda ten rachunek, więc strzelam trochę. Nie rozczytuję niestety tych znaków. No i 5 tysięcy za jedno piwo. Łącznie zapłaciliśmy 73 tysiące wonów. W przeliczeniu na złotówki to jest około 250 zł. Bardzo mi smakowało. Też mi się dużo bardziej podobało to doświadczenie niż nasz słynny hot pot w Nowym Jorku, który do końca nam nie wyszedł. A to się dowiecie dopiero, bo to jeszcze nie było na kanale. A, spoiler alert. No. Samo to właśnie mięsko, grillowanie go, myślę, że dużo fajniejsza taka, można powiedzieć, zabawa, taki experience obiadowo-kolacyjny. No i też te wszystkie dodatki były pyszne, aczkolwiek trochę się zdziwiłam, bo kimchi nie było takie kwaśne, takie mocno ukiszone, tylko było takie raczej delikatne. Knajpka miła, sympatyczna, dużo ludzi się przewija. W ogóle tutaj, a mówiłeś o tej liście? Nie mówiłem. Bo tutaj była taka lista na początku, gdzie markerem można było się wpisać jeszcze przed otwarciem knajpy i macie taki podjarany, o, wpiszemy, dobrze, że dołożyłem tą listę. A jak przyszliśmy, okazało się, że lista była zmazana. No i normalnie było, można wejść, że tak powiem, z buta. Chcę jeszcze dodać tylko jedną rzecz, że tutaj obsługa nie pomaga przy tym grillu, jak na przykład było, tak kojarzę, w Berlinie na koreańskim grillu, na tym Kimchi Princess to się nazywało, tak. To tam obsługa głównie to wszystko robiła, przychodziła, mieszała, cięła, a tutaj dostajemy mięso i rób to co chce, więc trzeba sobie radzić samemu. I teraz idziemy dalej, idziemy na deser. Nie, jeszcze idziemy do sklepu z ubraniami, ja chcę tutaj. Aha. Na deser przyszliśmy do Soleim Bingsu na Bingsu. Nie do końca wiem, czy dobrze wymawiam te nazwy wszystkie dzisiaj. Nie uczyłem się nigdy koreańskiego i proszę pamiętajcie o tym, oglądając tę serię całą. Możecie poprawiać oczywiście w komentarzach. Bingsu to jest taki koreański deser, zrobiony z lodów, ale też z takiej mrożonej masy. Jest tutaj też fasola, migdały, wszystko o smaku zielonej herbaty. Bo ja nigdy w życiu bingsu nie jadłem, ale o bingsu słyszałem. Często to występuje w takiej formie jeszcze większej, takiej naprawdę pokaźnej. Mamy też kawę, śmiesznie, bo podana na takim podgrzewaczu, żeby cały czas była ciepła. No a druga śmieszna sprawa jest taka, że chciałem zamówić tylko bingsu, ale pan powiedział, że skoro są dwie osoby, no to trzeba wziąć dwie rzeczy albo dużą wersję bingsu. Zjadłem już prawie całe bingsu i wiem, że jeszcze kiedyś będę chciał na pewno je zamówić, bo jest to bardzo dobry deser, bardzo zimny, taki orzeźwiający. Troszkę mi przypomina granitę sycylijską pod kątem tego głównego składnika, czyli tych takich mocno zmrożonych, napowietrzonych lodów. Oczywiście pod kątem różnorodności i pod kątem tego, ile tu jest składników różnych, to się mocno różni od granity, ale jakby ten podstawowy składnik jest podobny. W smaku czuć tutaj przede wszystkim tą zieloną herbatę, herbatę macia. Troszkę przełamuje to ta czerwona fasola, a teraz gdzieniegdzie były migdały i kawałki ciasta mochi, także jest on smaczny, nie za słodki, taki w sam raz. Na pewno spróbujemy jeszcze jakiejś innej wersji o innym smaku, bo bingsu o smaku zielonej herbaty wcale nie jest takim podstawowym, nie jest takim najpopularniejszym, tylko są inne smaki, które warto zamówić. Ja akurat miałem ochotę na zieloną herbatę. Ta miseczka 7900, kawa za 4800, łącznie wyszło 12700, czyli jakieś 40 zł za te dwie rzeczy. Pewnie zauważyliście, że tutaj ludzie chodzą w maseczkach i generalnie jest nakaz noszenia maseczek wciąż w zamkniętych pomieszczeniach, w transporcie i tak dalej, i tak dalej. Jakieś 90% ludzi ma również maseczki na zewnątrz. Większość covidowych ograniczeń już została w Korei zdjęta. Gdybyśmy przylecieli tutaj 2 tygodnie, 3 tygodnie wcześniej, to byśmy musieli robić na miejscu test PCR, a obecnie jedynie przy wylądowaniu trzeba wypełnić taki formularz dotyczący miejsca, w którym będziemy się znajdować i sobie zrobić taki kod QR, który jest chyba sprawdzany tylko i wyłącznie na lotnisku. Po tym całym dniu w Seulu muszę wam powiedzieć, że jest w sumie
prawie tak, jak spodziewałem się, że będzie. Tak sobie wyobrażałem Koreę. To, co mnie zdziwiło, to to, że faktycznie to barbecue jest na każdym kroku. Mijaliśmy teraz, spacerując Hongdae, mnóstwo, naprawdę mnóstwo knajp z koreańskim barbecue. No a druga rzecz, która mnie zdziwiła, ale w sumie nie wiem, czemu miałem się spodziewać czegoś innego, to to, że faktycznie, nie znając koreańskiego języka, nie znając tego alfabetu, czasem naprawdę trudno się połapać. Nie, że mi się to podoba, ale jestem zaskoczona, że tu jest tak dość spokojnie, mimo że my jesteśmy w takiej dzielnicy imprezowej, gdzie jest dużo knajp, restauracji, studentów, to jednak na przykład porównując do innego dużego azjatyckiego miasta, w którym byliśmy, czyli w Bangkoku, no to tu jest tak dużo bardziej spokojnie. Tak. Nie ma takiego harmidru, nie ma takiego trąbienia samochodami, nie jest tak bardzo głośno, chyba że tak będzie w innych dzielnicach. Aczkolwiek już ta jest uznawana raczej za taką właśnie bardziej tętniącą życiem. Mnie zdziwiło właśnie to, może właśnie nie zdziwiło, bo rozmawialiśmy o tym już wcześniej, że tak dużo ludzi tutaj nie mówi po angielsku, nawet jeżeli chodzi o jakieś takie podstawy, na przykład pan dzisiaj musiał nam przetłumaczyć w jednej knajpie, jak jest przerwa. I jeszcze jedna rzecz, no to nie wiem, czy ty już mówiłeś o tych mapach, że Google Maps nie działa, nie? No nie działa, no, nie działa Google Maps tutaj, a przynajmniej nie działa tak, jak my sobie to wyobrażamy, że wszystkie knajpki, wszystko jest zaznaczone na mapce, że wiemy, jak tam dojść, wiemy, gdzie tam dojść, tylko możemy siebie umiejscowić na mapce, widzimy, gdzie jesteśmy, widzimy, jak daleko jesteśmy mniej więcej, ale nie wyznaczy to nam tak trasy i tak dalej. Przystanek na Bubble Tea, jesteśmy w jednym punkcie sieci Gongcha. Bubble Tea jest z Tajwanu, ale jest w Korei bardzo, bardzo popularne. Ja piję sobie tutaj Taro Milk Tea z tapioką. Taro to jest takie warzywo, podobne do ziemniaka, koloru fioletowego, w smaku dość słodkie i w połączeniu z mlekiem roślinnym smakuje naprawdę ciekawie. Jest to dość słodkie, mimo tego, że poprosiłem o 30% cukru, a 50% jest w standardzie. Zapłaciłem 4400 wonów, czyli to jest około 15 zł. Jesteśmy przy stanowisku ze street foodem i Maciek tak patrzy i mówi: nie, no już mi się nie chce, nie jestem głodny, no nie wiem, nie wiem. Ja mówię: no to nie jedz, na siłę nie jedz. On: dobra, to chociaż ponagrywam. Więc ja sobie poszłam pochodzić po sklepach, wróciłam, mówię: no to chociaż powiedz, że tutaj jest taki street food, nie musisz jeść. Chyba jednak zjem, bo tak się na to napatrzyłem, że jednak mi się już zachciało. I taki właśnie jestem. Tutaj jest kilka stanowisk ze street foodem. Są takie typowo koreańskie rzeczy jak topoki, czyli te kluski ryżowe, są jakieś ciastka rybne, jest dużo rzeczy w cieście, albo takie zakręcone ziemniaki, jakie w Polsce można też znaleźć. Są corn dogi i są też szaszłyki, ale tak tajsko wyglądają. Czytałem, że tutaj zdarza się taki tajski street food i chiński street food. Co masz? Ciastko rybne, a tu ryżowe. To się nazywa topoki, a to nie wiem jak. Za obie rzeczy łącznie zapłaciłem 5000 wonów, 15 zł, 17 może. Je się tutaj tak przy ladzie. Jak chciałem sobie wziąć do ręki te topoki, to pani mi tak pokazała, żebym tutaj jadł, więc grzecznie to robię, wykałaczką i wcinam. Całkiem smaczne, mięciutkie, ale takie miękko-gumowawe, czyli tak jak powinny być. W sosie dość pikantnym, a jadłem lepszy ten sos generalnie, ten sos na bazie pasty, gochujang i tak dalej. A to, ten ciastko rybne nabite na szpikulec, smakuje mocno rybą. Mieliśmy w hotelu na wejście, dostaliśmy takie chipsy właśnie o rybnym posmaku i to smakuje podobnie. Widzę tutaj, że niektórzy maczają to ciasto w tym sosie od tych klusek, topoków, także może też tak zrobimy. Podjadłem, to ciastko rybne mniej mi smakowało zdecydowanie. Za to topoki bardzo smaczne, dość pikantne, ale tak właśnie chamsko pikantne niż zazwyczaj jest koreańskie jedzenie. Duża porcja generalnie tych klusek, ja myślę, że tym się można całkiem solidnie najeść. Oczywiście my koreańskiego street foodu jeszcze popróbujemy. Udamy się na pewno na takie markety z jedzeniem, jest ich trochę tutaj w Seulu. Dzisiaj tylko taki przedsmak, więc subskrybujcie ten kanał, by nie przegapić kolejnych filmów z Seulu. Oczywiście więcej Seulu, więcej Korei będzie też na kanale Sony. Z jej filmów dowiecie się może nieco zjeść w Seulu, ale co zobaczyć w tym mieście. Tak, u mnie jeszcze ciśniemy filmy ze Stanów, bo ja bardzo dużo nagrałam. Są filmy z Nowego Jorku, z Waszyngtonu, z Filadelfii, więc was zapraszam. Subskrybujcie i na pewno kilka filmów z Korei też będzie. Po wytrawnym street foodzie czas na słodki street food i zjemy coś dziwnego. Jest to taka pijanka marshmallow nadziewana lodem i opiekana. Można opiekać ręką Ironmana albo tyranozaurem. Będzie Ironman. I tak wygląda ta pianka, tak wygląda jej powstawanie. Spróbujmy. Smakuje jak podpalona pianka. Taka pianka na ciepło, ona się tak
trochę ciągnie, trochę płynie już, a ta przypalona część smakuje jak taki karmel trochę, jak taki podpalony cukier, no bo w sumie jest to podpalony cukier. Generalnie to fajnie wygląda, super to jest przygotowywane, ale w smaku to nie jest nic porywającego, jest to bardzo słodkie. Lody tutaj w środku też nie są jakieś wybitne, ale jest to fajny bajer. Cena tego bajeru to 4,5 tysiąca łonów, czyli jakieś 15 zł. Na koniec przychodzimy do miejsca z koreańskim kurczakiem. Kurczak smażony, panierowany w glazurze pikantnej. Miejsce nazywa się Kyochon i to jest taka sieć z koreańskimi kurczakami. Te miejsca charakteryzują się tym, że w menu jest w zasadzie głównie kurczak oraz przychodzi się tutaj też pić piwo. Często też jest to piwo kraftowe. W ogóle siedzimy tutaj już no, sporo czasu, bo najpierw dostaliśmy złe zamówienie. Dostaliśmy kurczaka w takiej glazurze miodowej, tylko i wyłącznie słodkiej. Raz nie było tym, co zamówiliśmy, a dwa, że mi taki kurczak gorzej leży. Generalnie lubię, kiedy jest ten kurczaczek pikantny. Spróbujmy. Dobry, soczysty kurczak, chrupiąca panierka i faktycznie ostra glazura. Nie wypala twarzy, ale myślę, że zjedzenie całego takiego koszyczka to będzie spore wyzwanie. Zjadłem 3 kawałki, 2 udka, 1 skrzydełko. Generalnie mam wrażenie, że te udka i skrzydełka są mniejsze, no nie wiem czy niż w Europie, ale na pewno mniejsze niż w Stanach. Po zjedzeniu jednego kawałka kurczaka, nie było mi tak ostro, ale już po trzecim jestem taki trochę... Bo do tej pory w Korei nie zjedliśmy nic super pikantnego. Były rzeczy pikantne, ale takie wypalające jeszcze nie. I to jest najostrzejsza rzecz dzisiaj. Bardzo smaczne są te kurczaki generalnie. Samo mięsko jest dobre, a już w połączeniu z tą panierką tłustą, ale nie jakąś super tłustą. Taka tłuściutka troszeczkę. No i ta glazura. Świetne, świetne kurczaki. Soczyste, ostre i pyszne. Te kurczaki są nie tylko naprawdę smaczne, ale naprawdę ostre. Łezka mi leci. Biedny! Przed chwilą też powiedziałem, że to jest tak dobre, że mógłbym zjeść więcej, bo zostawiłem jakąś 1/3 kurczaków w tym koszyczku. Nie wiem czy do końca, ale mógłbym zmieścić ich więcej, ale już po prostu nie dam rady więcej ze względu na tę pikantność. Dzisiaj na tyle dużo zjadłem, że nie żałuję, że nie będę mógł zjeść tego do końca, więc jestem szczęśliwy. Jakie ceny? 21 tysięcy łonów kosztowały te kurczaki. To jest około 70 zł. I 6 tysięcy łonów kosztowało piwo. To jest około 20 zł. Czyli łącznie 90 zł, z czego ta porcja kurczaków to jest seria dla dwóch osób. Sonia zjadła 2 kurczaczki. Powiedziała, że są naprawdę pikantne. A Sonia ma większą tolerancję na ostre rzeczy. Także jeśli ona mówi, że są naprawdę pikantne, to faktycznie takie są. I kończymy ten dzień, a także tego vloga. Pojedliśmy dzisiaj w Seulu bardzo dużo. Tak. Wiele rzeczy spróbowaliśmy. Myślę, że kolejne dni aż tak intensywne jedzeniowo nie będą, ale na pewno zobaczycie jeszcze dużo smacznych rzeczy z Korei na tym kanale, także nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Seulu. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.